Po czym poznam, że dziecko najada się z piersi? Chyba każda mama czasami chciałaby, aby pierś była przezroczysta i aby posiadała miarkę. Dzięki temu widziałybyśmy dokładnie, ile maluszek mleka wypija z piersi. Natura nie uwzględniła jednak podziałek na naszych piersiach. Musimy zatem radzić sobie inaczej. Na szczęście istnieje kilka obiektywnych, możliwych do zaobserwowania faktów, które podpowiedzą Ci, czy maluszek najada się z piersi. Aby ocenić to, czy dziecko najada się z piersi, warto zwrócić uwagę na tak zwane wskaźniki skutecznego karmienia. To jasne wskazówki, które umożliwiają nam odpowiedź na to pytanie. Opowiem Ci teraz, na co zwracać uwagę. Ilość karmień na dobę. Chcemy, aby było ich minimum 8. Jednak najczęściej noworodki potrzebują częstszych karmień, nawet 10, 12 na dobę. Rzadsze karmienia są zagrożeniem dla prawidłowej stymulacji laktacji. Mogą przełożyć się na niewystarczające przyrosty masy ciała dziecka. Warto również na początku drogi mlecznej proponować dziecku obydwie piersi na jedno karmienie. Zmieniać pierś na drugą, jeśli nie słyszymy już częstszych przełknięć pokarmu lub w sytuacji, kiedy maluszek traci aktywność, zaczyna podsypiać. W nocy powinny przypadać minimum 2-3 karmienia, tak aby przed uzyskaniem masy urodzeniowej maluszek w nocy nie pił rzadziej niż co 3-4 godziny. Kolejnym bardzo ważnym punktem w ocenie najadania się z piersi jest prawidłowe przystawienie dziecka. Brodawki nie powinny boleć w trakcie karmienia. Maluch powinien obejmować sporą część otoczki, zwłaszcza od strony bródki, i mieć wywiniętą dolną wargę. Usta powinny być oparte o pierś pod kątem rozwartym, około 160 stopni, czyli prawie tak jak do ziewania. Maluszek powinien symetrycznie leżeć przy piersi lub na piersi w pozycji biologicznej i miarowo przełykać pokarm. Tak zwane taktowanie przy piersi, czyli ilość przełknięć do zassań pokarmu, powinna wynosić 1:1, 1:2 lub 1:3, a cykl kilkunastu zassań i przełknięć może być przerywany chwilą odpoczynku, po czym maluch znowu wraca do aktywnego i efektywnego ssania. Takie aktywne ssanie powinno trwać minimum 10 minut w trakcie całego karmienia piersią. Stąd średni czas karmienia noworodka może wynosić od 15 do nawet 40 minut. Przełknięciom pokarmu towarzyszy głoska k, której warto nasłuchiwać w trakcie karmień. Aby prawidłowo ocenić najadanie się dziecka z piersi, trzeba zwrócić również uwagę na moczenie pieluszek i pojawianie się kubek. W pierwszej, drugiej dobie życia dziecka pojawia się pierwsza kubka, tak zwana smułka. Jest czarna i lepka. Między trzecią a czwartą dobą powinna pojawić się kubka tak zwana przejściowa. Może jeszcze być zielonkawa i dość ciemna. Następnie kubki powinny robić się jaśniejsze w kierunku koloru żółtego, musztardowego. Między piątą dobą a szóstym tygodniem życia dziecka oczekujemy około 3-4 kubek konsystencji papkowatej o wyglądzie jajecznicy. Wielkość kubki nie mniej niż 2,5 cm. Uwaga, brak kubki w ciągu doby u dziecka do 6 tygodnia życia dobrze skonsultować z doradcą laktacyjnym, położną lub pediatrą. Po 6 tygodniach ilość kubek może się zmniejszyć. Mogą zacząć się pojawiać nawet co kilka dni, nawet do 7-10 dni przerwy. I jeżeli nie towarzyszą temu żadne niepokojące objawy, spokojnie czekamy na kubkę.
Nie ma wskazań, aby korzystać wtedy z czopków czy kataterów. Lepszym wyjściem będą masaże brzuszka. W pierwszej dobie życia dziecka możesz nie zaobserwować mokrej pieluszki, a jedynie smułkę. Jest to tak zwany fizjologiczny bezmocz, anuria. U noworodka w drugiej dobie najpewniej pojawi się już niewielka ilość moczu. Następnie oczekujemy między trzecią a ósmą dobą tyle mokrych pieluszek, ile dni ma noworodek. Po szóstej dobie oczekujemy, aby pojawiało się ich minimum 6. Ostatnim obiektywnym wskaźnikiem skutecznego karmienia jest przyrost masy ciała dziecka. Dla maluchów od narodzin do trzeciego miesiąca życia prawidłowy przyrost mieści się w zakresie od 26 do 31 g na dobę lub więcej. Kontrola przyrostu masy ciała dziecka w warunkach domowych nie powinna odbywać się częściej niż co 2-3 dni. Krokiem milowym, który wskazuje nam na prawidłowe rozkręcenie się laktacji i prawidłowe pozyskiwanie pokarmu przez dziecko, to uzyskanie masy urodzeniowej do 10, najdalej 14 doby życia dziecka. Przyrosty 2 lub 3-krotnie większe niż średnia dla wieku nie są powodem do niepokoju. Jeśli przyrost masy ciała dziecka jest słabszy i wynosi mniej niż 16 g na dobę, wymaga stymulacji, kontroli przystawiania, kontroli techniki karmienia dziecka. Przyrosty na poziomie 12-16 g na dobę wymagają stymulacji laktacji, wprowadzenia do karmiania, a także znowu oceny techniki karmienia. Z subiektywnych wskaźników warto wymienić te związane z dobrostanem maluszka. Dziecko po karmieniu jest spokojne, zasypia, może kończyć samokarmienie, puszczając pierś. W pierwszych tygodniach drogi mlecznej mama najczęściej odczuwa rozluźnienie piersi po karmieniu, jeśli wcześniej była ona mocniej wypełniona. Dziękuję Ci za wspólny czas. Gratuluję, że przygotowujesz się do karmienia piersią zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wiedzą o fizjologii laktacji oraz szukasz rozwiązań dla problemów, które wspierają laktację. Jeśli pojawią się u Ciebie wątpliwości co do efektywności karmień i najadania się dziecka, zgłoś się po pomoc do doświadczonej doradczyni laktacyjnej lub położnej. Koniecznie zobacz jak najwięcej filmów z serii Karmienie piersią nie ma głupich pytań. Tak, aby karmienie i mały ssak jak najmniej Cię zaskoczyli. Do zobaczenia w następnym filmie.